Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Kolejny odcinek Sobota na działce. Dzisiaj, tak jak w tytule filmu, krótko o rdzy gruszy i co dalej robić z tym. Zobaczcie, stoimy tutaj przed taką już kilkuletnią gruszeczką i jeszcze, powiem szczerze, ani razu z niej owoców nie jedliśmy i staliśmy przed dylematem, czy ją wyciąć może, czy bo choruje, bo nie daje owoców. Ale jak popatrzymy na przekrój tego drzewka, to ma całkiem ładne nowe przyrosty i jeszcze dajemy szansę. Odmiana faworytka, czyli klapsa, tak zwana odmiana wczesna. I teraz zobaczcie, przychodzimy do tej rdzy. Co tu robić? O, klasyczny objaw rdzy. Każdy wie już, jak to chyba wygląda. I teraz co robić? To jest zainfekowane liście. No cóż, nie ma za bardzo wyboru. Należy je po prostu usuwać. Ktoś zapyta, no wszystkie liście mam usunąć z drzewa. Zobaczcie, ile ich jest. No, po prostu nie, może nie od razu. Ja przy każdej wizycie na działce obrywam tak 40-50 liści. Bo zobaczcie, naprawdę są mocno zainfekowane. Jeśli je zostawimy, ten grzyb nam po prostu, jak to grzyb, urośnie. I po prostu po pewnym czasie zacznie wydawać zarodniki. Czyli wtedy sytuacja już całkiem się pogorszy. Dlatego działamy prewencyjnie, usuwamy po prostu liście. Liści oczywiście zaraz raczej nie usuniemy, chyba że ktoś ma dużo czasu i cierpliwości. Staramy się, żeby te liście nie padały. Te liście po prostu usuwamy, żeby nie było ich też pod drzewem, bo po prostu one sobie ładnie przezimują i za rok ze zdwojoną siłą uderzą. Ale już zobaczcie, po oprysku preparatem Skore już świeże przyrosty. Zobaczcie, o, są zdrowe. Więc to jest kolejny argument, żeby drzewka jeszcze nie usuwać. Także usuwajcie te zachorowane liście. Wiem, że to jest trudna praca, troszeczkę taka niewdzięczna, ale po prostu innego wyjścia nie ma. Zadawajcie pytania w komentarzach, co i jak. Jak wasze grusze się udają, czy macie pierwsze zbiory. Czy wam te gruszeczki po prostu wychodzą, czy macie już takie też czasami myśli, żeby się pozbyć tych grusz. Po prostu, jeśli się znajdują gdzieś jałowce sabińskie w pobliżu, to nie musi być na waszej działce, ale w niedalekiej odległości, a czasem nawet i pół do kilometra występujące te jałowce, to niestety, ale ten zarodnik grzyba, one po prostu się przenoszą i tutaj nie ma za bardzo na to lekarstwa. Trzeba się z tą chorobą pogodzić, nauczyć się z nią żyć tak jak ja. Po prostu być cierpliwym. Jest to cecha ogrodników dobrych. Mam nadzieję, że do tej kategorii się też zaliczam. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, życząc miłego dnia. Cześć!